Pod zakład karny w Siedlcach. Ja się nazywam Paweł Kasprzak, obywatel RP. Idę tutaj spędzić dwa dni, dwie doby za udział w demonstracji. Znaczy, dokładniej mówiąc, skazano mnie za przejście przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. To było 8 grudnia 2017 roku, jedna z bardzo wielu demonstracji, które się wówczas odbywały pod Sejmem i dotyczyły sądownictwa oczywiście. Jak wracałem z tej demonstracji, no to mnie tak właśnie policjanci potraktowali. Dostałem jeszcze zarzut z artykułu 65, który dotyczy wprowadzania w błąd funkcjonariuszy albo odmowy udzielenia podania danych osobowych, co w protokole przesłuchania policjant skomentował jako wyraz aroganckiego lekceważenia funkcjonariusza. Prawda była taka, że ja po prostu musiałem drania instruować, żeby mnie wylegitymować, powinien się przedstawić i podać powód tego legitymowania. Zapadł w tej sprawie wyrok nakazowy i to jest najważniejsze. Wyrok nakazowy ma to do siebie, że dotyczy właśnie mandatów karnych na ogół, choć też parę wyroków zapadło z kodeksu karnego w takim trybie. To jest tryb bezprocesowy. Wyrok zapada bez wysłuchania stron, bez wysłuchania obwinionego czy też oskarżonego. Traktujemy to my, obywatele RP, jako jaskrawe naruszenie przysługującego każdemu prawa do procesu sądowego, do wysłuchania stron. Zresztą w tej mojej konkretnej sprawie pani sędzia, Anna Smyk ona się nazywa, dostała protokół z mojego przesłuchania. Ja takie przesłuchanie składałem na policji, gdzie odmawiałem składania zeznań i wyjaśnień, oświadczając, że chcę je złożyć przed sądem. No to oczywiście nie było mi dane. Ja postanowiłem nie skarżyć wyroków nakazowych już od tej pory, nie płacić grzywny. Mam taką możliwość, jestem w takiej sytuacji finansowej, że nie da się ze mnie ściągnąć grzywny komorniczo. Odmówiłem też wykonywania zastępczych tam prac społecznych, oświadczając, że chcę iść siedzieć. I tak będzie teraz za każdym razem. Czyli każda z licznych interwencji policji, której każdy z nas doświadcza, akurat w moim przypadku, skończy się nie inaczej, jak tylko w areszcie. I chcę przede wszystkim sędziom to powiedzieć. Tym sędziom, którzy uczestniczą w tych procesach, w tych trybach nakazowych. To nie jest drobna sprawa. W sytuacji, w której policja regularnie działa przeciw obywatelskiej wolności zgromadzeń publicznych, wy stajecie się takim samym przedłużeniem policyjnego państwa, jak były nim kolegie orzekające w czasach PRL. Nie ma teraz żadnej różnicy między jednym a drugim. Przeciw temu protestuję i teraz patrzcie na mnie. Tu jest zakład karny w Siedlcach. Dwa dni to nie jest żaden dramat, ale jednak idę siedzieć do więzienia, będąc niewinny i nie mając procesu. Nie wysłuchaliście mnie, zostałem skazany. To jest absolutny skandal, przeciw temu protestuję. Jestem przekonany, że skutecznie, bo już nie jedno zwojowaliśmy, podkładając własne głowy pod topór wymiaru sprawiedliwości. Robimy to ponownie, ja robię dzisiaj. Tadek Jakrzewski parę dni temu wyszedł z zakładu karnego w Białołęce w dokładnie takich samych okolicznościach. Został skazany na dwa dni aresztu. Nawet dobrze nikt z nas nie wie, czego ten wyrok akurat dotyczył, której mianowicie demonstracji. Prawdopodobnie gdzieś w Hajnówce. Tak wygląda wymiar sprawiedliwości. Tego się nie da tolerować. Przeciw temu protestuję. No i idę siedzieć. To tyle. Czy takich sytuacji będzie więcej wobec obywateli RP w najbliższym czasie? Wiesz co, ja mieszkam na wsi, w takim domu, gdzie wiejski listonosz, pan Stasio, właściwie codziennie przywozi jakieś pisma z sądu, z prokuratury, z policji. I się nie może nadziwić, jak można w ten sposób funkcjonować. No można, jak się okazuje. Ja nie wiem, ile mam tych spraw. Znaczy, nasze biuro oby pomocy, któremu ja od dawna zaniedbuję dostarczania papierów, naliczyło 21 moich jakichś spraw, które są w toku. Znaczy, są tam w tych papierach zapisane. Z całą pewnością jest ich o wiele więcej, ponieważ ja już ignoruję te pisma z sądu. My czasami mamy demonstracje codziennie, albo na przykład po kilka dziennie. Za każdym razem policja interweniuje. Za każdym razem oznacza to wniosek do sądu.
Znaczy ja dzisiaj idę siedzieć za 8 grudnia 2017 roku, więc to jest cała kolejka tego wszystkiego. Sam oceniam, że gdyby w tej chwili no, takiej egzekucji doczekały się te orzeczenia, które w sądach zapadły, to pójdę siedzieć na miesiąc. Ale jeżeli policja zlikwiduje tę kolejkę w tych papierach, bo tam mniej więcej co najmniej rok trwa, zanim oni skierują pisma do sądu, jeżeli się pośpieszą, to kto wie, na pół roku mogą mnie zapuszkować. Tak w sumie zbierając wszystko do kupy. Z całą pewnością będzie tego więcej. Z całą pewnością wszyscy, którzy tutaj są, mają takich spraw od jasnej cholery, że się tak kolokwialnie wyrażę. To nie jest, znaczy każdy, w moim przekonaniu każdy powinien stawiać opór, bo to naprawdę tej władzy, jak się da palec, to ona weźmie rękę. Rozpędza się, tak? Aż nabierze takiego impetu, że to będzie ciężko zatrzymać. Natomiast rzeczywiście no, nie każdy tak musi szaleć, jak ja to w tej chwili robię. I nie każdy zresztą może, dlatego że rzeczywiście w normalnym trybie to się odbywa tak, że czy człowiek się godzi na grzywnę, czy jej odmawia, to ją po prostu komornik ściąga mu tam z konta, zawiadamia pracodawcę o tym, że im należy wpłacić tę kasę, a nie wypłacić człowiekowi. Więc tak to się na ogół odbywa. Ja akurat mam taką możliwość, żeby tej grzywny efektywnie nie zapłacić i to dlatego mam dzisiaj szansę pójść siedzieć. Większość ludzi nie ma takiej okazji. Natomiast w każdej takiej sytuacji, to z tego trzeba zdawać sprawę, w każdej takiej sytuacji, w której uczestniczymy w pokojowym, podkreślam to, pokojowym zgromadzeniu, tak? W takim, w którym nie ma agresji, nie ma żadnych form przemocy, policjant jest obowiązany chronić to zgromadzenie. Nie ma prawa nikogo nawet wylegitymować. Jeżeli którykolwiek z nich odważy się to robić, to w moim głębokim przekonaniu należy tego bardzo konsekwentnie odmawiać, będąc gotowy na konsekwencje. One nie są przyjemne, ale to też nie jest żaden dramat. My nie jesteśmy bohaterskimi żołnierzami wyklętymi. Jeżeli poddawani jesteśmy jakimś represjom, to one są tak śmieszne, jak właśnie ta teraz, która mnie czeka. Jeszcze krótko, jak w ogóle nastrój, nastawienie do tego, co się wydarzy przez najbliższe dwie doby? Znaczy, to więzienie to nie jest nic przyjemnego, ale też nie jest to żaden dramat, takie krótkie, tak? Bo to sobie można wyobrazić, to tak jakby ktoś spędził dwa dni, na dwie doby w poczekalni dworca kolejowego. No, to po prostu jest nudno i ponuro. No, to tyle. No, to cała dolegliwość. No. Dzięki. Dzięki.